sprawy nowe. Rybnik. Tu Eugeniusz Ślososz żył z handlu. Kilka razy w tygodniu pojawiał się na targu, gdzie kupował towar od Rosjan i Rumunów. Czasem handlarze z dawnego Związku Radzieckiego odwiedzali go w domu w Stanowicach. Dwa lata temu Ślososz kupił od nich Ładę Samarę. Być może także oni pośredniczyli przy zakupie Forda Fiesty. Forda pan Eugeniusz nabył w Bielsku Białej za 150 milionów złotych. Eugeniusz Ślososz, emeryt, mieszkał wraz z matką w Stanowicach koło Rybnika. Tu na ulicy Zwycięstwa 80 miał okazałą willę z ogrodem. Eugeniusza Ślososza zgubiła najprawdopodobniej nadmierna gadatliwość. Często palił się wartościowymi przedmiotami i gotówką. Dobry. 14 grudnia Eugeniusz Ślososz pojechał na targ do Rybnika. Czegoś lepszego nie masz? No kaloszki mam bardzo ładne. O, placówka jest. Wrócił wieczorem około 22. Fajny film leci? A daj mi spokój, bo patrzę na film. Przypomnijmy. Wydarzenia, które rekonstruujemy, miały miejsce 14 grudnia. W tym czasie do oberży w Stanowicach przyjechały cztery osoby, których portrety pamięciowe prezentujemy. Być może nie mają one związku z tą sprawą, ale do tej pory policji nie udało się nawiązać z nimi kontaktu. Było przed północą, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Napastnicy rzucili się do ucieczki. Pani Braga Szybuła! Braga Szybuła! Ratunku! Ratunku! Braga Szybuła! Braga Szybuła! Po chwili do mieszkania wpadł sąsiad, który usłyszał krzyk staruszki. O Jezus Mario! Co ty powiedzisz? Sąsiad, co ci? Sąsiad! Kto ci to zrobił? Sąsiad! Rumuny! A czemu ich puściłeś? Bo swoi! Thank you.
W drodze do szpitala Eugeniusz Ślososz zmarł. Jeden z bandytów zadał mu śmiertelny cios nożem. Podobny nóż do tego, który Państwo w tej chwili mogą zobaczyć, policja znalazła na miejscu zbrodni. Mówię podobny, ponieważ nie jest to ten sam nóż, który znaleźliście. Nie jest to ten sam nóż. Ten nóż znajduje się w tej chwili na kolejnej ekspertyzie. Natomiast ten nóż został zabezpieczony u Rosjan, a konkretnie Ukraińców, którzy przebywali na naszym terenie. Jest bardzo podobny. Jest bardzo ostrze, a szczególnie wzór jest podobny do ostrza noża, który zabezpieczyliśmy tam właśnie na miejscu zdarzenia. Pokazywaliśmy telewizją 4 portrety pamięciowe. Tak. Być może, jak zapewnialiśmy w komentarzu, te osoby nie mają nic wspólnego z tą zbrodnią. Niemniej, gdyby się zgłosiły i powiedziały, co robiły w tym czasie, tam w okolicach miejsca zbrodni, to można by było te osoby wykluczyć z kręgu podejrzanych. W dniu zdarzenia, to jest 14 grudnia ubiegłego roku, około godziny 17, w restauracji Oberża w miejscowości Stanowice, kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia, przebywały 4 osoby. Przyjechały tam samochodem marki Mercedes starszego typu, kolor żółty. Przebywały w tym lokalu około pół godziny, spożyły posiłek i odjechały stamtąd. Nie wiemy, czy te osoby mają cokolwiek wspólnego z tym zdarzeniem, ale bardzo byśmy prosili, żeby te osoby same zgłosiły się do nas. Zaoszczędzi to nam dużej ilości pracy, myślę, że pewnych kłopotów ewentualnych tym osobom. Z jakimi prośbami jeszcze chciałby Pan się zwrócić do telewizji? Bo w czasie naszej rozmowy prezentujemy portrety tych 4 poszukiwanych osób, do których Pan przed chwilą apelował. Chciałbym zwrócić się o nawiązanie kontaktu przez wszystkie osoby, które w ubiegłym roku, szczególnie w okresie letnim oraz październik, listopad ubiegłego roku, miały przyjemność być na targu w miejscowości Rybnik. Chodzi mi o nawiązanie kontaktu przez osoby, które miały okazję poznać tam pana Ślososza i które potrafią powiedzieć coś na temat kontaktów jego, jakie on tam nawiązywał. Wiemy, że tych kontaktów było bardzo dużo i w jakiś szczególny sposób preferował kontakty z cudzoziemcami, konkretnie z obywatelami WNP i szczególnie, jeżeli można się tak wyrazić, z tą częścią piękniejszą, to znaczy chodzi mi o kobiety. Ze specjalnym apelem chcieliśmy zwrócić się do pani Haliny K., mieszkanki Łodzi. Niestety nie wiemy, jak ona się nazywa. Wiemy natomiast, że w 1989 roku przebywała w miejscowości Świeradów-Zdrój, województwo jeleniogórskie, gdzie poznała pana Eugeniusza Ślososza. Od tego czasu utrzymywała z tym panem korespondencję listowną. Między innymi odbierała listy nadsyłane od niego na poczty restant w Urzędzie Pocztowym nr 57 w Łodzi na ulicy Kilińskiego. Bardzo prosimy o kontakt tą panią. Jeżeli tylko sobie tego życzy, zapewniamy całkowitą dyskrecję. Więc ci z Państwa, którzy mogliby dostarczyć informacji dotyczących sprawy, którą prezentowaliśmy, przypomnę, sprawy dotyczącej Eugeniusza Ślososza, proszeni są o kontakt z policją w Rybniku. Telefon 210-91, w Warszawie w Komendzie Głównej Policji 601-61-61 i 997, telefon czynny całą dobę w całym kraju. Ja chciałbym jeszcze pozostać w województwie katowickim, bowiem policja katowicka tę zbrodnię, którą prezentowaliśmy przed chwilą, łączy z innym zabójstwem dokonanym również w grudniu ubiegłego roku. Gierałtowice, niewielka miejscowość w województwie katowickim. Wielu to mieszkańców, którzy przyznają się do swojego niemieckiego rodowodu. Gierałtowice na pierwszy rzut oka świadczą o zamożności tu mieszkających. Jest wiele nowych domów o ciekawej architekturze. Wśród tych domów wyróżniają się stare, zbudowane przed wojną z czerwonej cegły. W jednym z takich domów położonych kilkadziesiąt metrów od centrum mieszkał do niedawna Leopold Smolnik. 67-letni emeryt uważany był przez sąsiadów za dziwaka. Pan Leopold mieszkał samotnie w ogromnym piętrowym domu przy ulicy Wyzwolenia 4. Minęło 10 lat, kiedy zmarł jego ojciec, z którym zamieszkiwał. 38 lat temu rozwiódł się z żoną, z którą miał dziecko. Od tego czasu nie utrzymał żadnych kontaktów z nią. W 1988 roku zakończył pracę w kopalni węgla kamiennego Szczygłowice. Przechodząc na emeryturę, pracował tam jako górnik. Wydarzenia, które teraz Państwu rekonstruujemy, miały